Robienie babek z piasku to świetna zabawa, ale może zdarzyć się, że w tych babkach będzie nieprzyjemna niespodzianka. Taki dodatek niewidoczny gołym okiem, a niosący ze sobą opłakane skutki. W piasku mogą znajdować się jaja pasożytów. Sanepid bada czystość piasku w miejscach przeznaczonych na zabawy dla dzieci. Celem naszej akcji jest poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z piaskownic na placach zabaw przy osiedlach, jak również przy przedszkolach, żłobkach. Próbki piasku trafiły z Ełku do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Zanim znane będą wyniki, zarządcy placów zabaw już otrzymali informacje o swoich obowiązkach. W tym roku wysłaliśmy pisma przypominające administratorom osiedli o obowiązku wymiany piasku i tutaj zalecamy, żeby był wymieniany piasek przynajmniej raz przed sezonem, przed rozpoczęciem sezonu, a później dwukrotnie w trakcie sezonu letniego. Ostatnią akcję badania piasku pod kątem pasożytów sanepid przeprowadzał 4 lata temu. Zbadano wtedy 20 piaskownic i w żadnej nie stwierdzono jaj pasożytów. Nie oznacza to jednak, że zagrożenia nie ma. Obecność glisty ludzkiej stwierdza się zazwyczaj u dzieci. W laboratorium z takimi wynikami mają do czynienia na co dzień, choć są okresy szczególnego nasilenia zachorowań. Glista pojawia się w większości przypadków po lecie, kiedy mamy z dziećmi, idą właśnie do piaskownic. No i na jesieni mamy wysyp właśnie dodatnich. Ewentualnie teraz, jak jest ciepło, kiedy dzieci chodzą po podwórku, no to najczęściej spędzają czas właśnie huśtawki, piaskownica. Źródłem zarażenia są sami ludzie chorujący na tę przypadłość oraz przede wszystkim zwierzęta. Niezabezpieczone piaskownice to dla nich idealna toaleta, a ryzyko zarażenia się pasożytami jest duże. Przy ciepłej pogodzie jaja glisty mogą przetrwać w piasku bardzo długo. Obecność ich w ciele człowieka wykrywa się na podstawie badania kału. Próbki kału na badania parazytologiczne to wymagamy, żeby były przynoszone w odpowiednim opakowaniu, więc przede wszystkim pojemniczek, mała ilość kału, nie tak jak ludzie tam pakują, więc wielkość ziarna grochu, ewentualnie orzech laskowy najwięcej. Cykl rozwojowy glisty wynosi 7 dni, więc nie zawsze wynik będzie pewny. Trzeba trafić w odpowiedni moment, ale aby wynik był negatywny, wystarczy przestrzegać podstawowej zasady higieny, częstego mycia rąk.